Nie wiem, nie liczę, no ale jak pomyślisz o jakimś zwierzaku, to ja go grałem. No i tak się nikt nie kapnie, bo i tak nikt nie pozna mojego głosu, nie? Polatane, mieszkania na święta wysprzątane, czy nadal chlew? Ale ładny chłopak. A mówię! Czy modliszka, czy ważka, czy komar, czy pies, czy kot, czy koń? Kulu. Stary, ja to zrobię codziennie wieczorem, jak córce czytam. Delfin, rekin. Nie wiem, może meduzy nie grałem. Nie będę tak robiła jęzorem, nie ma opcji. Dobrze wygląda. Może lepiej tak, ten profil. W sumie moja partnerka czasem do mnie mówi kiciu. Muszę się wczuć w królika. To za chwilę znowu mają wolne. Psia kość, ale zimno. Uuu, po polsku. Naprawdę, przez moment to przeczytam, mówię, no dlaczego świnia? Dobrze mnie słychać? La 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 la. No i teraz na temat będzie mogło napisać, że Małaszyński to świnia, tak? Pewnie o to chodzi w Making Coffee albo coś. A... Psia krew. O Boże, dobra, dam radę. Korabiewic. Koło Mszczonowa. No dobra, to dosyć historii. A spróbujmy jeszcze jakiegoś pieska. W tej chwili w każdym schronisku jest najbardziej potrzebna adopcja po prostu, czyli branie zwierząt do domu w odpowiedzialny sposób, dodajmy to, bo to jest bardzo ważne, szczególnie zwierząt chorych, starych. Te zwierzęta w niektórych schroniskach będą miały problem, żeby przeżyć te największe mrozy, więc adopcja przede wszystkim, ale oczywiście pomoc wolontariacka, czyli przyjeżdżanie na miejsce, wyprowadzanie zwierząt, pomaganie w drobnych pracach remontowych, porządkowych. No i w końcu nie można zapominać o pomocy finansowej, bo bez tego żadne schronisko nie dałoby rady po prostu funkcjonować, karmić tych zwierząt, leczyć. Niestety te wszystkie rzeczy kosztują i to kosztują coraz więcej.